Zupy świata jemy, jemy węgierska gulaszowa, raz. Tak to wygląda. Masz ochotę poznać smaczną węgierską gulaszową? No mam. Dlatego gotowaliśmy dla siebie na mięsie wieprzowym. Warzywa. Dobra, skład mi tutaj dawać, żeby nie było, że tu jakaś jest ta. Co to teraz w modzie? Rtęć. Węgierska zupa z warzywami i mięsem wieprzowym. Sterylizowana. Składniki: woda, warzywa, papryka, ziemniaki, cebula, mięso 14%, skrobia, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, sól, pieprz, tymianek, natka pietruszki, ekstrakt drożdżowy, aromat przeciwutleniacz, askorbian sodu, kraj pochodzenia surowców i mięso wieprzowe UE. Nie ma za dużo różnych innych dziwnych rzeczy. Można w mikrofali, a można w garze. Zawartość opaka przelać do gara i grać 2-3 minuty. No to do gara robię. Pójdę trudniejszą drogą. A co? Pokażę wam, jak się gotuje. Gar. Gulaszowa wjeżdża. Gęstość taka, jak widać. Tam jeszcze sporo towaru zostało w tym. Muszę to jakoś wytrząść, przepraszam. Dwie ręce potrzebuję. Porcja nie jest jakaś porażająca. 400 gram. Ledwo mi to dno gara zakryło. Użyję turbo super mega mocy. Pierwsza rzecz, jestem rozczarowany ilością, bo jak robię koreańską zupę, to mam pełny ten gar, a tu mam pół gara. Nie będę tam weryfikował. No tak wychodzi, nie było zeżarte. Pół łyżki było spróbowane, od razu posoliłem potem pół łyżki. Będę to testował z bagietą i to nie sierżantem, tylko z taką małą bagietą. Dobra, daj ta człowiekowi to spróbować, bo się napaliłem na tą zupę, a coś czuję, że... Dobra, spróbujmy. Pierwsza rzecz, to mi brakuje jakiegoś wyrazu takiego bardziej pikantnego. Poza tym tu widzicie, że jakaś papryka ma latać i tak dalej. W ogóle nie jest paprykowy smak. Smak jest no, trochę gulaszowy, ale... Chill te pinde sonora. Od razu wskakuje, żeby trochę więcej mocy to miało. Dwie takie, jak sobie wbiję i rozmieszam, to mam nadzieję, że chociaż trochę tutaj tej pikantności wleci. Telefon, sorki. Z papryczką już lepiej to wchodzi, ale brakuje tego towaru w środku. Żeby jakiś ziemniaczek tam pływał czy coś. No są takie ziemniaczki krojone na rozmiar, sami widzicie jaki. Nie za zbyt duży. Jest tam gdzieś jakiś kawałek mięska. Ale wszystko tu takie jest, wiecie, rzadziutkie. Ale z pikantną papryką i solą lepiej. Trzeba mieć jakiś dodatkowy coś, bo jak się liczycie na te ziemniaki, które występują tu w dużej ilości na tej torbie i mięso, które po prostu się aż wylewa z tego obrazka, to się możecie grubo rozczarować. W dodaniu papryki i soli w miarę fajnie podpieka, ale nie najecie się taką jedną torbą, to jest uwaga. No i druga sprawa, no musi być coś jeszcze dodatkowo do tego, czyli jakaś bagietka. Jak jesteście chlebowi, albo jakieś inne, to tak jakiś, nie wiem, może groszek petysiowy by do tego pasował, albo grzanki. Bo tak to jest zawodnisty temat. Powinno być więc jakiegoś takiego, wiecie, nadzienia tej zupie. Ciekaw jestem, czy tak jak pamiętałem, dziękuję, bo to od widzów było ostatnio we vlogu, że on się taki czuje... Ten Red Bull oryginalny tajski, odczuwalny, jest jakiś taki super słodki, bo nie jest gazowany. O, nie jest gazowany i tak jakbyście pili... O, to spróbujcie sobie, jak będziecie mieli okazję. Jakbyście pili, no taki ze dwa razy słodszy ten, który jest gazowany. Albo tu jest też inna receptura, no nie weryfikowałem tego, czy to... dodanie dwutlenku węgla to powoduje, czy może tu jest faktycznie więcej cukru, ale ten jest odczuwalny jako mega słodki. Zapomniałem, że tu się nie jeździ. Patrzcie, i robią ten park, kurie, rozrywki pomiędzy pasami ruchu. Z jednej strony raz, dwa, trzy, cztery pasy ruchu, z drugiej to samo, tu będzie park rozrywki dla dzieci, bez ogrodzenia. Gra w piłkę, w baseball, w paletkę i różne inne rzeczy.
No nic, na razie zupełnie nie jestem do tego przekonany, ale może jakaś fantastyczna sytuacja tu się rozegra, że to będzie najcudowniejsze miejsce w Polsce i wszyscy będziecie chcieli tu przyjechać na wakacje. Czego pomysłodawcom tego bardzo serdecznie życzę. Testowane będzie na Test Hubie, jak puszczę, to zlinkuję w opisie filmu, taki, można powiedzieć, niemalże teslowy. Co prawda tutaj te spawy to chyba nogą bym zrobił lepsze, no ale przynajmniej jest dużo na smarkana i mam nadzieję, że wytrzymałość jest dobra. Zamierzam sprawdzić, tylko trzeba oponkę podpompować, tak więc zaraz się za tą biorę. Naspawane z każdej strony. No bez tych spawów to by na pewno wyglądało kurnia jeszcze lepiej, bo kształt to mi się podoba zarąbiście. Mała moc, 250 wacików, tak więc takie wspomaganie, tylko delikatne przy jeżdżeniu, ale ten fajny komputerek, który ja wyjątkowo lubię, z tych różnych, które testowałem, to akurat ten mi się najbardziej sprawdzał i podobał. Jak przychodzi, to ma 0,5 bara, śrubka mi się wykręciła i zawsze jak kupicie sobie rower, to se sprawdzajcie, żeby nie jeździć na flaku, bo ostatnio Marian jeździł na flaku i się trochę poturbował. Dobra, nabite z mojego wielkiej mocy kompresora. Wiem, że dla niektórych to siara, ale mimo wszystko rekomenduję nakrycie głowy, bo jakby się coś wydarzyło, to może chociaż łeb ocaleje. Kurde. 20 km przejechane, dwa bloczki z baterii zniknęły. Jest trochę niebezpiecznych nagrań. Dawno nie było lifem jeżdżone z mojej strony, a dzisiaj akurat mam taką akcję, że się przejadę i muszę przyznać, że jak nie jeździłem półtora roku tą furką i dzisiaj trochę nią jeżdżę, to cały czas jest zarąbista. Naprawdę. Się zastanawiacie nad elektrykiem i wskakuje na przykład tani lift, to dobra opcja jest. Takie mam pytanie statystyczne do was, bo ja jestem mega fanem, jak widzicie, na wszystkich urządzeniach mam czarne tło i wszystkie aplikacje, jakie mogę tylko poprzełączać, to są na czarnym tle i się zastanawiam, czy to ja mam takie upośledzenie, bo dawniej wszystko było na białym tle, a teraz no milej mi się jakoś na czarnym pracuje. Czy wy w ogóle przełączacie się na czarne? Kurnia, napiszcie w komentarzu, czy czarne, czy białe, bo tak jestem ciekaw, czy... No bo ja jestem no mega fanem i wszędzie chcę mieć czarne i jakoś mi się lepiej pracuje niż... No dawną dekadę, gdzie było na białym. Już się dawno przełączyłem, w sumie to nie jest wczoraj, ale tak mnie dzisiaj to zastanowiło, bo tam kogoś oglądałem, że oglądał na przykład YouTube'a, a YouTube'a sobie oglądał na białym tle. Nie wiem, ja wolę na czarnym. To jest jeden temat, a drugie, bo sobie już rzuciłem do zegarka to wszystko i tu jest po prawej i po lewej stronie jest wysokościomierz. U mnie jest 324 metry nad poziomem morza w chałupie mniej więcej. No trochę może inaczej, ale zakres tego wskazywania jest do 3000 metrów. No ja się tak nie wybieram nigdzie wysoko. I czy da się to jakoś zmienić, żeby on w innym przedziale pracował? Na przykład, nie wiem, do 1000 metrów, żeby to chociaż trochę coś tam wskazywało? Czy takiej opcji nie ma? Tak z ciekawości. Powiem wam, że zaktualizowałem tego iPhone'a. No tam trochę jakichś drobiazgów, te wizytówki, ale jak mi się te nalepki spodobały. Wczoraj siedziałem do pierwszej w nocy i sobie robiłem nalepki z szafą. To fajne jest. Zrobiłem też taki poradniczek na Test Hubie, krótki, jak robić te naklejki, nalepki na iPhone'ie. Czekam na USB-C, bo to mnie bardziej teraz kręci, żeby sprawdzić pewne rzeczy. A tu wszystko działa tak, jak działać powinno, a ja muszę coś kurnia zezreć. Uwaga, pokazuję sztuczkę. Tego mi brakowało. Proszę bardzo. Sleep timer w Apple TV. Usypianie. Godzina 30 minut, 15 minut. Ja pierdziele. No i trochę inaczej ta góra zrobiona, bo macie do sterowania domem temat, że mogę sobie tu na przykład teraz gasić światło w salonie z telewizora albo włączyć sobie światło w salonie z telewizora, jak tylko nie pojawi się błąd. Za szybko chciałem to zrobić. Podgląd na kamerki. No i tutaj jest to usypianie. Kurnie, ale mi się to podoba.